Nie wiesz, gdzie krawaty? No, u zakonnicy albo w galerii. Kiedyś na XX1 Jana Pawła 36 w galerii cała ściana jedna była w krawatach. Jak to? Piękne, naprawdę? Piękne. No naprawdę, ja mam w internecie przecież filmy. Ale to zdjęcie. Chyba na jakieś plansze, to poprzez krawat przymocowy. Może się komuś tam w Google znowu nie podobać. Piękne zdjęcia. Piękne, 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 piękne. No. A to słuchaj, to na tym, na placu bankowym kiedyś był hotel Saski, a teraz między innymi jest taki sklep z męską odzieżą, w takim angielskim stylu. No. No i słuchaj, ja tak weszłam z ciekawości. To słuchaj, na przykład, no, taki letni garnitur, ale z takiej jakiejś wełny, no, najwyższej klasy, to kosztuje 5 000 zł. No. Garnitury takie, no, powiedzmy, średniej klasy, 2-3 tysiące, a taki pula, ale chusteczka, jedwabna do górnej kieszonki marynarki kosztuje 250 zł. Co ty na to? To nawet no, nie drogo. No nawet nie drogo. No przepiękne krętabasy na przykład. No i po 2000 śliczne, no, no wiesz, no, ale słuchaj, chodzisz w tym stylu takim, wiesz, no, no, no angielskim, to wszystko takie, wiesz, i te meble, wszystko dopieszczone, no, no. Wiesz, no, obsługa, no taka, wiesz, no, XIX-wieczna, no, wszystko w pakiecie, tak. No, przyjemnie wejść, no. No. No, oczywiście wiadomo, że taki... Po 10 zł piękne kapelusze są w Carrefourku. No, potem będę kupowała. Dzisiaj popatrzyłam, już mi... Ale tylko męskie? O, takie jak ten jest. No. Na 10 zł. I takie różowe, przepiękne. Tu pasek, a tutaj takie różowe, przepiękne kolory. No nie, różowe, to nie będziesz chodził. Ale ładne są, właśnie, że różowy jeden mi się podobał. Jak tu białe, a tu pasek pomarańczowy, to po co? Ale były bardzo ładne i tam takie ze 4 można sobie gdzieś. Potem. No. Ale damskich to nie ma. A to jest, kobiety też mogą nosić takie coś. I to tylko w Carrefourkach, bo to kiedyś by po 10 zł. Życzyłem, mi się myślało. A bo teraz się sezon kończy, dlatego później, ale... A no właśnie. A wiesz, a magazynowanie kosztuje niestety. Lepiej za mniej niż A magazynowanie kosztuje. Położyłam ci parę tych takich, tych karteczek samoprzylepnych. No. No i masz tam ten, nalepkę kodu. Bo mam takiego uroczego pana Maćka w tym namiocie, no w tym naprzeciwko, no tego. Pałacu Prezydenckiego, co ci mówiłam, że wychodzi po panu urzędniku, no. To brać się do roboty, nie dałoby co wiesz, no, no. Tym mikrofonem, w ogóle bosko. A i słuchaj, taką akcję mieli, że można sobie ufundować, słuchaj, taczkę, no taczka kosztuje kilkadziesiąt złotych, no. I można, słuchaj, wkleić wtedy zdjęcie jakieś gęby, które się nie lubi. Mm-hmm. Bo ja mówię, pani Maćku, co się mam te taczki, no, no, poddaliśmy pomysł dla społeczeństwa. Mm-hmm. Wiadomo, no pierwsza moda, no to kaczor, no później wiesz, szydło leci Ziobro i tam macie, ale być inne, wiesz, nie macie, tylko macie. To zresztą ma prawdziwe nazwisko żydowskie na G, bo to jest Macialewicz. Mm-hmm. To jest w ogóle, wiesz, lewe nazwisko. Mm-hmm. Jak kaczor, to się nazywa Karol Stein. Jego prawdziwe nazwisko. No. A dlaczego się nie przedstawia, że on jest Żydem greckim? Żydo grek, ale tak, to... Tak, to jest Żydów grecki. I to wszystko, wiesz, to jest wszystko ściema. Najpierw byli przecież pracownicy. Inni Żydzi, a teraz inni. Inni Żydzi, tacy powiedzmy sobie bardziej cywilizowani, no. A ci są tradycjonaliści, no. Ci są ortodoksie, o. I oni w Ameryce wymyślili internet, że chcieli inwigilować cały świat, no będąc tak. Rasą najwyższą. Tak, no bo te wszystkie na Facebooku i tak dalej, to przecież to jest ściąganie danych osoby. Mm-hmm. Przecież jacyś ludzie dudni sami lezą, sami dupy dają internetowo, ściągają gacie i są nadzy, no. Wszyscy wszystko wiedzą o nich. No po co to robią? No, mm-hmm. No po co to robią?
stawać w świetle kozorowym. To mądry człowiek. No, mądry człowiek to nie powie wszystkiego, tylko powie artystycznie, może powiedzieć. Ja to robię artystycznie, że oni nie mają zielonego pojęcia. No, jak, no oczywiście, bo jak ty ciągle wiesz, jesteś jak pani Bańkowska, która tylko psychiatra powiedziała, że to bardzo dobrze robię, bo to jest właśnie, jestem wielką tajemnicą i nic tu nie trzeba mówić. No i dobrze. No. Nie tam radośnie, wiesz. No. Mieszkam tu, mam taki domek, przecież jaka to znakomita reklama dla złodziei. No. Wszystko jedzą, no. Tak. Dzieci chodzą do szkoły, tak chodzą do szkoły, to wiadomo, że nie mam domu później, ale... Dlaczego to społeczeństwo jest takie tempo, że to jest przerażające? Tak nie pokażę szkoły, ale... No jest, jest. Ja nie wiem, to mnie aż wiesz, boli wręcz taka to... Nie mam smutku. Nie ma logiki, nie ma psychologii. No właśnie, nie ma logiki. To człowiek powinien być wysokim inteligentem. Tak, podobno tylko 10%, tylko ja podejrzewam, że nikt nie wie 1. I ona ma rację, że mają tylko 5. Tak. Te tworzą, czyli te cząstki elektron dodatni, czyli ten pozyton. No, to w krajowym, jak i w wymiarze międzynarodowym. Praca kluczem do rozwiązania kwestii społecznej. O tym rozmawiamy z panią poseł, profesor doktor habilitowaną Józefiną Hrynkiewicz. Jesteśmy już po pierwszej części, zarówno w Radiu Maria, jak i w telewizji Trwam. Pani profesor, pani poseł, praca w odróżnieniu od zatrudnienia, bo z reguły wezwanie do usunięcia braku zażalenia. Bądź rozumiemy bezrobocie, stopę bezrobocia. Jak w tym temacie powinniśmy wzywa do usunięcia braku zażalenia te dwie na postanowienie sprawy, czyli zatrudnienie. Zatrudnienie wiąże się oczywiście przez złożenie odpisu pracownik, zażalenia. I terminie tygodniowym od daty do ręczenia mniejszego wyzwania pod rygorem odrzucenia zażalenia. Złożenie odpisu, nie, jest pewną kategorią stosunków pracy, po prostu zatrudnienie oznacza, no to trzeba wtedy zadzwonić, pouczenie, termin tygodniowy, ale oni tu wodę leją, bo to wszystko o czym innym chce wiedzieć. Termin tygodniowy liczy się od daty doręczenia pisma, ale jak oni wodę leją, to są oczywiste rzeczy, tłumaczą mi. Mówimy o wynagrodzeniu za pracę. Termin tygodniowy. Pracy, nie, to są ogólne rzeczy. Termin tygodniowy liczy się od daty doręczenia każdego pisma sądu wzywającego do usunięcia braku pisma. Mówimy o szerszym kontekście i szerszym wymiarze pracy. Mówimy no tak, jakbyś człowieku czegoś nie zrobił, czegoś nie napisał. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień uznany ustawowo za wolność pracy, termin upływa dnia następnego. Oddanie pisma procesowego w województwie jednostki wojska przez osobę. Praca muzyka, to co to nie tworzy wartości materialnych, chociaż pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie paragrafu 19 ustawy 4 zarządzenia ministra sprawiedliwości i niekoniecznie z dnia 12 grudnia. Niekoniecznie ona musi być związana z zatrudnieniem, organizacji, prawda? Jest bardzo wiele działania pracy. Sekretariatu sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako pracą, właściwie zatwierdzone. Ale oni tak leją wodę. To nie ma stosunku pracy, ale jest po prostu, ale jest po prostu praca, która ma swoją wartość, ma swój wymiar, po prostu ma swoje cele. No i ma swoje niezwykle ważne funkcje, praca opiekującej się dzieckiem. A tutaj trzeba właśnie. Trzeba przy tym, prawda, czy tego nie rozumiesz. Niepełnosprawnym. Więc mamy tutaj różne jakby wymiary. Pracą jest pracą oczywiście nie na etacie, jest praca dziecka, które odrabia lekcje, prawda, praca ucznia, który uczy się pilnie, to jest właśnie taki rodzaj jego pracy. Więc oczywiście zatrudnienie jako wymiar pewny pracy jest bardzo, bardzo istotne, ale mówimy tutaj o szerszym wymiarze.
o tym, co właściwie składa się na ten proces tworzenia wartości, na proces pozyskiwania uznania, szacunku, na pozyskiwanie, na podkreślanie godności człowieka, który wytwarza to, co jest potrzebne innym, wytwarza wartości dobra wspólnego. Więc mamy tutaj różne troszkę podejście. Praca oczywiście jest także przedmiotem zainteresowania nie tylko socjologii czy ekonomii, choć jest tutaj ważna, ale jest także przedmiotem rozważań na badań filozofii, teologii, chodzi, prawda, czy innych ważnych, nauk. Pani profesor, rozmawiamy dziś o pracy. Ona mi tłumaczy, że nie trzeba podpisywać, ona mi tłumaczy, co to znaczy 7 dni. Ja nigdy problemu z tym nie mam. Ja po 3-4 dniach od razu wysyłam. Po co mi to tłumaczyć? Co to są te braki zażalenia? Gdyby pani profesor zmierzyła się z takim powszechnym, potocznym, reklamowym podejściem do ofert pracy, czyli dobra praca to ta, która ma szybki, pewny zysk, no oczywiście zysk daje nam rozwój. Codziennie z mojej poczty elektronicznej to jest piątek normalny. Ofert, gdzie proponują mi bardzo szybko zarabiać jakieś wielkie tysiące. Co się martwisz? Oczywiście szybki co się smucisz, z wioski jesteś, nagle nie jest wrócisz. Czymś, co jest ideałem kogoś, kto chciałby tworzyć rzeczy, co się ważne, rzeczy wartościowe. Co się smucisz? Bo tworzenie rzeczy wartościowych wymaga wioski jesteś, namysłu, wymaga wrócisz. Czasu, wymaga umiejętności, wymaga talentu, wymaga zaangażowania, tak. Prawda? Nie stworzy tak. Twórca. Będzie to po prostu nawet musztra wojskowa na placu Piłsudskiego. Zyska jakiś dochód, może nawet bardzo wysoki, no to będzie jednorazowa, tak. Czy jakaś doraźna no. Taka wartość bardzo przemijająca. Można tak. Mówić wtedy o zysku, czyli o pieniądzach, które z tym są związane. No. Tymczasem, właśnie. Jak sądzę, chodziłoby tutaj o coś, co jest pewnym takim działaniem systematycznym, związanym z tworzeniem wartości dobra wspólnego. Czy to będą wartości materialne, czy wartości niematerialne. One zawsze będą miały swój wymiar społeczny. Będą miały wymiar służenia także, jeśli to są rzeczy, czy jakieś usługi, prawda, czy jakieś dobra, które poruszają nasze sumienie, czy nasze uczucia, to one zawsze będą powstawały w pewnym procesie pracy. Nie chodzi tutaj o jakieś, powiedziałabym, takie doraźne interesy, biznesy, one nie są pracą po prostu. To jest, no, jeśli ktoś spekuluje na giełdzie, możemy powiedzieć, że napracował się na giełdzie, bardzo się zdenerwował, prawda, przeżywał, co tam na tej giełdzie, ale w gruncie rzeczy giełda nie tworzy żadnych nowych wartości. Mówię tutaj, wygłaszam tutaj pogląd, za który wszyscy miłośnicy giełdy bardzo mnie skrytykują, ale naprawdę giełda nie tworzy żadnych wartości. Na giełdzie nic nie powstaje, tylko jeden wygrywa, drugi przegrywa. Więc jeśli ktoś mówi, giełda jest bardzo ważna do rozwoju przemysłu, do przedsiębiorczości, dla rozwoju gospodarki, to ja się tylko uśmiecham, bo tam nic realnego nie powstaje. Tam oczywiście powstają napięcia. To żydostwo z Ameryki nawet nie miało zielonego pojęcia, że przegra tu w Polsce. Problemy, stresy tych, którzy chcą kupić jedno, sprzedać drugie, ale nie powstała z tego jeszcze ani żadna symfonia, ani żaden samochód, ani nawet buty po prostu, czy nawet proste kapcie. Po prostu tam nic nie powstaje. Więc nie mówimy tutaj, to nie jest przedmiotem naszego rozważania, co tam się dzieje na giełdzie i jak szybko można złapać, oszukać. Nie jest pracą także oszustwa, które są dość pospolite przecież dzisiaj w systemie podatkowym. Jedni mówią, że one
przynoszą budżetowi stratę w wysokości blisko 50 miliardów. Inni mówią, że jest to 70 kilka miliardów. Jeszcze inni mówią, że jest to ponad 80 miliardów. I ja myślę, że tak, to rzeczywiście tak jest. Jeśli ktoś, towarzysko wystawia faktury jeden drugiemu, jeśli ktoś po prostu oszukuje budżet państwa, finanse publiczne, mówiąc, że eksportował jakiś towar, który wyprodukował, ani tego towaru czyli, że wielokrotnie będą krzyżować Syna Człowieczego i wydawać go na urągowisko, czyli, że jak nie samego Jezusa, bo przecież się nie rozdwoi, no to jego naśladowców, powiedzmy, ludzi lepszych, ludzi dobrych, ludzi oddanych Polsce. Z Urzędu Skarbowego wypłatę podatku VAT, który jakoby był mu należny. Mhm. Oczywiście nie mówimy tutaj o pracy, mówimy o oszustwie. Jeśli ktoś kradnie, to oczywiście ma tu wielkie wartości, które ukradł po prostu, ukradli kolekcję, prawda? Nie mówimy tutaj o pracy, tylko mówimy o takim procesie, gdzie człowiek, wkładając swoje siły duchowe, fizyczne, umysłowe, podejmuje się trudu, żeby stworzyć coś, co będzie wyrazem jego uczestnictwa w wielkim procesie tworzenia dóbr powszechnego użytku, powszechnego przeznaczenia, powszechnych wartości. Zakończyła to pani profesor w taki sposób, że z wielkim trudem będzie mi... Tak, prawie ludzie żyją, że jakoś tak się rozliczą przed Panem Bogiem i umierają nierozliczeni, goli i weseli. Praca, zysk, rozwój, wszystko ma taki charakter bardzo indywidualistyczny, nastawiony bardziej na jednostkę. Ja, egoistyczny, ośmielę się powiedzieć też w pewien sposób uczące cwaniactwa, że kto bardziej... No ale to jest ich wina, bo jeżeli mieli... Bardziej, powiedziałbym, ceniony. Głupie wymagania mieli, sobie narobili smaku który jest i tego nie zrealizowali. Narobili sobie smaku, to po co to? Ma być szybki, pewnie gwarantowany i rozwój też materialny. Nie ma tego wymiaru zysku wspólnotowego, zysku... Ja ci coś powiem. Czyli cieszą się może, że dzieciom, że może wnuczkom. No ja, rozkładają to sobie na czynniki pierwsze. No już tam niech będzie, to jeszcze... To dla nich, to dla nich. Cieszę się. Jak? No ale to strasznie głupie jest. Ale tylko do pracy. Jak tworzyć miejsca pracy, nie ma czegoś stanowić takiego. Prawo, jak budować przestrzeń. Tam w Białymstoku siedziała taka żebraczka pod kościołem w brązie, tak tutaj gruba w brązie, biega po krakowskim, ma tam moją rodzinę, szukła, blizda siedziała w brązie. I ona mówi, że ona mieszka w willi, tam ma dużo pokoi, cztery tam członkowie rodziny ją wyganiają i ona na nich... To są wielkie zagadnienia. I ona po prostu cały dzień siedzi pod czwarą czerwoną, rzędze tam pod filmem ton. I po prostu ma pełno kasy, ale ona mówi, ja mam taką kasę, że tej Rumunce to dają po 2 złote, po 5, a mi dają 30 groszy. Uczciwie. Ja mówię, słuchaj, kochanie, no to powinna się tutaj dożywiać u tej klasztorze, u tych trzy baby takie zupę taką tłustą dają, grochówkę i kiełbasę. A ona mówi, one mi nie dadzą, bo one powiedzą, że ja mam tutaj swój zarobek. Jakbym ja się tam raz taką jej kaszankę rzuciła w kubeczku plastikowym gorącą. Och, z przyjemnością zjem. Ja mówię, bo my świadkowie to dopiero nie jemy. Tego. A to tutaj, że ta Grabowska udaje, wiesz, że jest tym świadkiem Jehowy, że papierosów z kolei nie okazało się, że poszedł niewłaściwą drogą. Prawda? Może się i może to wszystkie to... No i siedzi taka tam żebraka, ona żubarła. Niektóra mówi, praca może ksiądz, być także powodem krzywdy, tam wtedy, ciągle kiedy ktoś chowa, robi coś, tam za, co jest bardzo ważne, tam chowa co daleko, jest poważne, ja tu w ogóle a nie jest doceniany przez ja swoich to, tak? współczesnych. No tak przypomnijmy, lubię, że ja jesteśmy nie lubię, w Toruniu. Mikołaj Kopernik nie doczekał się opublikowania jego dzieła. Ono zostało opublikowane 250 lat po jego śmierci, 311 lat
po jego śmierci został opublikowany w Polsce, prawda? Więc jakie musiał mieć poczucie takiej krzywdy, niesprawiedliwości, że go nie docenili, nie docenili jego, jego żyjący, jego pokolenia, którego znał. To za rodzina. Więc można powiedzieć, że tutaj są różne wymiary. Wiesz, muzyk, który pisze muzykę, nie zawsze przecież doczeka się takiej sytuacji, kiedy jego muzyka będzie bardzo potrzebna ludziom, prawda? Dzisiaj muzyka swemu pomaga, to się przyzwyczaja. Wysoko cenione i potrzebne. Czy były takie zawsze? Niekoniecznie, prawda? Więc możemy tutaj mówić... I co tam, dla kogo ten dom prowadzi? Ona tam sama siedzi, jak wiesz, w polu. Oczywiście, bez sensu, czy mój wysiłek, to jest bez sensu. Czy wysiłek a się człowiek nie realizuje wychowaniem swoich dzieci, prawda, będzie doceniony, czy to będzie przyniesie skutek, czy rolnik, który podejmie ogromną pracę, nie ma sensu, bo ona ciężką tam pracę w cały dzień, czy stoi, czy siedzi, czy zwierzę plony tego trudu. Tu jest bardzo, powiedziałabym, bardzo skomplikowana sprawa. Dwa dni temu słyszeliśmy, że w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego, na pograniczu z lubelskim, zostały zniszczone przez grad plony, prawda, ludzi, którzy ciężko pracowali. Więc mamy tutaj mogłaby tu przyjść, ale jak ona jest głupia. Wymiary, które musimy wziąć pod uwagę. To, co jest ważne, to to mianowicie, że ja podejmując mój trud, myślę także o tym, czy będzie on służył innym, czy będzie on służył mojej rodzinie, czy będzie on służył mojemu pokoleniu, czy następnym pokoleniom, prawda? Czy ono będzie służyło na chwałę Boga czy ludzi. Tutaj muszę mieć jakby przekonanie, że to, co robię, to, co chcę wykonać, ten trud, który podejmuję, który związany jest przecież często ze zmęczeniem, często z niechęcią wielu, czy ten trud będzie po prostu służył innym, czy on będzie przyczyniał się do tworzenia wartości dobra wspólnego, bo te wartości dobra wspólnego... No wariatka, to jest wariatka. Bardzo rozproszony. Czy postawa kogoś, kto daje przykład swoją postawą, swoim zachowaniem, swoją odwagą cywilną, czy ona będzie kształtowała? Przecież cierpi. Znacznie łatwiej byłoby mu nie podejmować takich ryzyko działań, prawda? Nie podejmować walki taka o wartości dobra wspólnego, a jednak zachęcać innych także do tego, żeby po prostu bronili ciemność swoich okrywa praw, bronili godności, prawda? Ciemność okrywa zimę. Tak. Nie wiedzą, czy zasłużą na szacunek swoich współczesnych czy następnych pokoleń, prawda? Tak jak dzisiaj w Polsce, w polityce historycznej widzimy przecież, że bardzo wiele osób, walcząc o najwyższe wartości, o wolność, o godność, o własną niepodległą ojczyznę, nie było docenianych przez swoich współczesnych i dopiero następne pokolenia. Więc tak naprawdę można by powiedzieć, mówiąc językiem gospodarki, mamy tu ryzyko, prawda? Bo my nie wiemy, też podejmujemy, tak jak mówi się, trzeba kształcić młodzież, dlatego że to młodzież jakby wyczuwa te znaki czasu i ona wie dobrze, czego się uczyć, prawda? Ja pamiętam, jak bardzo wiele młodych ludzi odrzucało studia na Politechnice. Dzisiaj bardzo wiele, bardzo zdolnych osób idzie na Politechnikę. Czy to są łatwe studia? Nie są łatwe. To są często trudne studia. Także Radio Conchita, proszę Państwa, wydaje się tym młodym ludziom, że oni właśnie mają pewnie takie poczucie, że mogą zrobić coś ważnego. Tak samo jak widzę studentów ten wachlarz jest przy samej szafie tam wypchnięty. Którzy z wielkim zapałem studiują. Ale on był wczoraj. To jest ogromna praca. Ta praca powiązana jest także z wykorzystaniem tego, co człowiek otrzymał od opatrzności, od Boga, od rodziców, prawda? Z wykorzystaniem talentów wspaniałych często, prawda? A często ten talent jest średni, ale jest ogromna pracowitość, która pozwala ten talent wykonać. Więc ten rozwój
Właściwie możemy te warunki rozwoju określić, ale tak naprawdę, czy ten rozwój nastąpi, czy on pójdzie we właściwym kierunku, prawda? To my możemy powiedzieć dopiero po pewnym czasie. Bo często mówimy, wiele wysiłku zostało zmarnowane. Rzeczywiście zostało zmarnowane. Ludzki wysiłek, ludzka praca została zniszczona. Tak, to prawda. Ale z drugiej strony, gdyby nie był podejmowany ten wysiłek, być może nigdy byśmy nie uzyskali tych wartości, o które nam chodzi. Dziś rozmawiamy o pracy, która jest kluczem do rozwiązania kwestii społecznej. Naszym i Państwa gościem poseł, profesor Józefina Rynkiewicz. Za chwileczkę zaprosimy Państwa do współtworzenia naszej audycji. Telefony do studia 56... Ciepłe dyskusje i proszę z nami tylko.